Sędziszowa ma nową remizę. To już kolejna udana inwestycja realizowana w gminie Bobowa. Tym razem nowy obiekt będzie służył strażakom, ale również mieszkańcom miejscowości. To duża zasługa urzędującego burmistrza Bobowej Wacława Ligenzy, ale też sołtysa Stanisława Tebisia. Uroczystego otwarcia i poświęcenia dokonano w obecności mieszkańców miejscowości oraz posła na Sejm Barbary Bartuś. Po krótkim wprowadzeniu przez burmistrza Bobowej Wacława Ligenzy głos zabrali przybyli goście. Możemy się poszczycić tym, że każda miejscowość ma remizę, ma albo kompleksowo zmodernizowany, albo nowy budynek ochotniczych straży pożarnych, czy domów kultury. I też postawiliśmy w pewnym momencie na taki bardzo ambitny program. Wydawało się kilka lat temu, że to jest niemożliwe, ale tutaj dzięki, myślę, i dużemu zaangażowaniu władz strażackich, gminnego zarządu, i poszczególnych zarządów, druhów strażaków z terenu całej gminy. Pokonaliśmy te trudności, pokonaliśmy te bariery i dzisiaj na pewno mieszkańcy naszej gminy, naszego miasta mogą czuć się bezpieczni. Wszystkim nam życzę, abyśmy się dalej rozwijali i żeby z tempa rozwoju gmina Bobowa nic nie straciła, a żeby jeszcze się udało w Norweskim Funduszu te kilkanaście milionów pozyskać, żeby się dalej mogła gmina rozwijać tak prężnie, bo z kim nie rozmawiam, to jest zauważalne, jak gmina Bobowa się rozwija. Jestem przekonany, że to dzisiejsze wydarzenie wpłynie pozytywnie na rozwój tej jednostki i że to miejsce tutaj nie będzie tylko miejscem spotkań podczas wyjazdów i powrotów z działań ratowniczo-gaśniczych, ale wierzę w to, że to będzie miejsce spotkań was, druhów, młodzieży, przede wszystkim poświęcające swój czas, żeby jeszcze lepiej się przygotować do prowadzenia skutecznych działań ratowniczych. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali nasze działania przy budowie tego Domu Kultury i remizy OSP i tego pięknego samochodu. Muszę powiedzieć tak po czasie, że po co w Sędziszowie wam Dom Kultury, sołectwo wymiera, liczba mieszkańców spada. Pan burmistrz mówi tak: Staszek, budujemy Dom Kultury i remizę OSP. Ale to nie było takie proste, bo nie było działki, jak pan burmistrz wspominał. Wiele trudu to kosztowało, ale dzięki tutaj zaangażowaniu mieszkańców, bo to był dobry gest sąsiadów tutaj mieszkających wyżej, i udało się odkupić część, a część zamienić pod ten piękny Dom Kultury. Inwestycja potężna, piękna, śliczna i w serce mi rośnie, że mogłem brać udział w tych zadaniach. Ważne wydarzenie właśnie, szczególnie dla tej społeczności tutaj sędziszowskiej, bo to jest nieliczna grupa mieszkańców, która to sołectwo zamieszkuje, ale bardzo prężnie działająca. Są druhowie, na których zawsze mogłem liczyć w tych najtrudniejszych sytuacjach, kiedy nasza gmina była dotknięta różnymi wydarzeniami, jak chociażby z 2010 roku, kiedy osuwiska, kiedy powódź. Druhowie z tej jednostki zawsze byli tutaj gotowi nieść pomoc dla swoich mieszkańców i dzisiaj oddaliśmy im wóz bojowy średni, którego nie mieli do tej pory w użytkowanie. Myślę, że będą nieśli pomoc dla swoich mieszkańców, ale też dla mieszkańców całej gminy czy innych powiatów. Ale też najważniejsze pomieszczenia, czyli zaplecze, które otrzymali, nową remizę oraz cały Dom Kultury, który, myślę, prezentuje się pięknie i który jest wizytówką tej miejscowości, ale też to będzie takie miejsce dla
spotkań integracyjnych, dla koła gospodyń wiejskich, dla stowarzyszeń, które tutaj działają. Tutaj się ludzie będą spotykać i myślę, tutaj będzie to życie tętniło. Ta społeczność bardzo jest zaangażowana w swój rektorat, który tutaj funkcjonuje przy Kościele Świętego Mikołaja. Myślę, że to jest też bardzo ważne, że mieszkańcy i parafianie mają swój kościół, dbają o niego, bo to jest też kościół zabytkowy z XIV wieku, który też jest cennym zabytkiem. Staramy się oczywiście wszystkie miejscowości traktować jednakowo. Chciałbym i tak to też robimy, żeby był zrównoważony rozwój wszystkich sołectw i żeby wszyscy mieszkańcy byli beneficjentami tych wszystkich środków, o które się staramy i żeby też każda miejscowość mogła się poszczycić dobrą bazą do tego działania, bo w jaki sposób inny można zachęcić. Młodzi będą przychodzili do jednostek OSP wtedy, jeżeli będzie wóz bojowy, jeżeli będzie dobre zaplecze, jeżeli będą mieli dobry przykład, a koło gospodyń, jeżeli dobrze sprężnie działa, to też młode dziewczęta będą na pewno się angażowały. Mamy ogromne tradycje i tutaj są kultywowane te tradycje właśnie przez koło gospodyń Sędziszowej, także to jest ostatnia miejscowość, która nie dysponowała taką dobrą bazą. Wszystkie pozostałe miejscowości, czy były budowane nowe obiekty kultury remizy, czy też były modernizowane kompleksowo, uporaliśmy się z tym problemem. No i oczywiście wszystkie jednostki są wyposażone w wozy bojowe, niektóre nowe, niektóre oczywiście tabor został całkowicie wymieniony, także to też ma duże znaczenie. Mieszkańcy naszego miasta i naszej gminy, myślę, mogą czuć się bezpiecznie. Panie sołtysie, bardzo dzisiaj pana tutaj pochwalili. No cieszę się, że zostałem doceniony, ale dla mnie to jest, powiem szczerze, że wyzwanie wielkie było, ale udało się to wszystko zrealizować dzięki dobrej współpracy tu z panem burmistrzem, z poprzednią radą, której miałem zaszczyt przewodniczyć, Radzie Miejskiej w Bobowej i obecnej radzie chciałbym podziękować za wsparcie i wszystkim tym, którzy wspierali nasze działania, tu jeżeli chodzi o budowę nowego domu kultury i remizy OSP w Sędziszowej. Remiza jak remiza, ale widzimy, że jest to nowoczesny budynek. Znaczy myślę, że jeżeli chodzi o funkcjonalność tego budynku jest bardzo dobra, bo patrząc z perspektywy na terenie naszej gminy były remontowane remizy i domy kultury, a my mamy wybudowany drugi dom kultury w gminie od podstaw. Także spełnia wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, mamy kanalizację tutaj, wodę, wszystkie wymogi i kolektory słoneczne, także tanią energię i ekologiczną zarazem.